Znacznie łatwiej jest znaleźć trzech klientów, którzy będą mieli 350 tysięcy złotych, niż jednego, który będzie miał milion. Pamiętajmy o tym, wybierając nieruchomość pod inwestycję. Ona wcale nie powinna być większa, lepiej, jeżeli będzie mniejsza. Ważne, żeby była położona w korzystnej lokalizacji, takiej, gdzie będzie centralnie, gdzie będzie trochę zieleni blisko i gdzie będzie też dobry dostęp do komunikacji miejskiej. Dodatkowo nasze szanse na korzystną sprzedaż zwiększa elastyczność funkcji. Jeżeli mamy lokal, który może być nie tylko mieszkaniem, ale także lokalem biurowym lub usługowym, to zwiększy nam zdecydowanie szanse na znalezienie klienta i później na sprzedaż takiego lokalu. I tu przykład z inwestycji, na której teraz jesteśmy, pole mokotowskie przy ulicy Batorego, gdzie lokale nadają się do wykorzystania zarówno pod biuro, jak i usługi, a także do zaadaptowania na potrzeby wynajmu długoterminowego.